Witajcie. Przerywamy serię na temat pięciu czasem dziesięciu fragmentów biblijnych na dany temat. Po to stwierdziłem, że warto podzielić się z wami czymś ciekawym. Jakiś czas temu. Jakiś. O, jakiś czas temu czytałem książkę. Na razie nie będę mówił, jaka to książka. Bardzo mnie zaciekawiła. Ta tematyka w ogóle jest bardzo popularna wśród chrześcijan: czasy ostateczne, przyjście Jezusa. Niektórzy już czekają, że będzie to lada dzień, inni mówią spokojnie, ale ta tematyka rozgrzewa chrześcijan od dawna. Jakiś czas temu czytam książkę, muszę do niej wrócić. Wśród chrześcijan ostatnio miałem kilka takich rozmów na temat czasów ostatecznych, na temat odbudowy świątyni, pochwycenia kościoła jedni są za, inni są przeciw. I cóż, zachęcam do przeczytania, do posłuchania tego pliku, który zaraz tutaj będzie w filmie, zaraz go tutaj włączę podczas montażu. Zachęcam, przesłuchajcie ten fragment. Na końcu powiem jeszcze, jak on powstał i powiem trochę o sztucznej inteligencji, która bardzo mocno wdziera się w nasze życie. Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Te nagrania, to nagranie, które zaraz wysłuchacie, jest stworzone przez programy komputerowe. Później powiem o tym więcej. Więc mogą być błędy, mogą być literówki, mogą być jakieś zdania niegramatyczne. Myślę, że warto przesłuchać tego nagrania. Jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć PDF-a, chciałby zobaczyć ten jeden rozdział albo dowiedzieć się, jaka to książka, to po przesłuchaniu tego odcinka piszcie do mnie. Chętnie podzielę się tymi informacjami. Nie przedłużam, zapraszam na tą kwintesencję tego odcinka. Jezus jest świątynią. Na przykład, spośród kilku, które mógłbym przytoczyć, wielu twierdzi, że Jezus był prawdziwą świątynią Boga tym, w którym fizyczna struktura Starego Testamentu znalazła swój doskonały wyraz. Ale ci sami ludzie upierają się również że Bóg zatwierdzi i będzie nadzorował budowę jeszcze jednej, trzeciej, fizycznej świątyni w związku z wydarzeniami na końcu wieku. Poświęćmy zatem chwilę i wyodrębnimy ten temat, aby zobaczyć, jak ilustruje on omawianą zasadę hermeneutyczną. Punktem wyjścia do zrozumienia tej kluczowej koncepcji jest narracja Starego Testamentu, w której znajdujemy widzialną manifestację blasku Boga wśród jego ludu, przekinę Boga, jego majestatyczną i promienną chwałę, bez której Izraelici pozostaliby w ciemności, jaka cechowała świat pogański. Zanim została zbudowana świątynia Salomona, Bóg objawił swoją chwałę w namiocie lub przybytku, który zbudował Mojżesz. To właśnie tam Bóg miał przyjść, zamieszkać i spotkać się ze swoim ludem. Niech uczynią mi świątnicę, mówił Pan do Mojżesza, abym zamieszkał pośród nich WJ 25 i 80. To tam słup obłoku zstępował i stawał u wejścia do namiotu i tam Pan rozmawiał z Mojżeszem WJ 33 i 9. To tam obłok okrywał namiot spotkania, a chwała pańska napełniała przybytek WJ 40 i 34 setnych. Przybytek był miejscem, do którego lud izraelski zbliżał się, aby słuchać Boga, oddawać Mu cześć i przebywać w Jego obecności. Por KPU 9 i 23 setne, liczb 14, 10. To, co było prawdą w przypadku przybytków w dniach pobytu Izraela, było jeszcze bardziej prawdziwe w świątyni Salomona. Kiedy arka przymierza została wniesiona na swoje miejsce, do wewnętrznego sanktuarium domu, do miejsca najświętszego, pod skrzydłami cherubinów, dwie kroun. 5. 7. Kapłani nie mogli stać, aby służyć powodu obłoku, gdyż chwała Pana wypełniała Dom Boży, dwie kroun. Godzina 5. czternaście. To właśnie na tym przygotowawczym tle czytamy zachwycające oświadczenie apostoła Jana, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jedynego Syna od Ojca. Pełnego łaski i prawdy Jan godzina pierwsza, czternaście. Słowo przetłumaczone zamieszkał z Kenu dosłownie oznacza rozbić namiot lub mieszkać w przybytku i jednoznacznie wskazuje na Stary Testament, kiedy to chwała Boża zamieszkała w namiocie Mojżesza, przenośnym przybytku, a ostatecznie w świątyni Salomona. Jan mówi, że Bóg postanowił zamieszkacze swoim ludem w jeszcze bardziej osobisty sposób, w słowie, które stało się ciałem w Jezusie. Słowo Jezus z Nazaretu. Jest prawdziwą i ostateczną szekinią chwały Bożej, całkowitym i doskonałym objawieniem obecności Boga wśród Jego ludu. Miejscem chwalebnego mieszkania Boga jest ciało Jego Syna. Chwała, która niegdyś świeciła w dawnym namiocie, przybytku, świątyni, ukryta w tajemniczym obłoku, była jedynie przed blaskiem, zaledwie antycypacją, jeśli można tak powiedzieć, tej niezmiernie doskonałej chwały, która teraz jest zawarta we wcielonym słowie Jezusie Chrystusie, por kol, godzina pierwsza dziewiętnaście. Bóg nie mieszka już w namiocie lub przybytku zbudowanym przez ludzkie ręce i nigdy nie będzie. Chwalebna, manifestacyjna obecność Boga nie znajduje się w ozdobnej świątyni z marmuru, złota i drogich kamieni, ale raczej w Jezusie. Jezus jest chwałą Boga w ludzkim ciele, tym, w którym Bóg ostatecznie i w pełni rozbił swój namiot. Chodzi o to, że świątynia Starego Przymierza była typem lub zapowiedzą chwały Chrystusa, więcej o typologii poniżej. Było to miejsce, gdzie zachowywano prawo Mojżesza, którego wypełnieniem jest teraz Jezus. Było to miejsce objawienia i relacji, gdzie Bóg spotykał się ze swoim ludem i do niego przemawiał. Teraz słyszymy Boga, widzimy Boga i spotykamy się z Bogiem w Jezusie. Było to miejsce ofiary, gdzie otrzymywało się przebaczenie grzechów. W tym celu udajemy się teraz do Jezusa, zob. MK2-12: Izrael oddawał cześć i świętował w świątyni W Jerozolimie. My teraz oddajemy cześć w duchu i prawdzie, niezależnie od położenia geograficznego, por J4, 20 myślnik 26. Aby spotkać się z Bogiem, porozmawiać nim i oddać mu cześć, nie przychodzimy już do budynku, namiotu czy konstrukcji wykonanej ludzkimi rękami. Przychodzimy do Jezusa. Jezus jest e-zwiątynią Boga. Gary Berge ma rację. Boska przestrzeń nie jest teraz już zlokalizowana w miejscu, ale w osobie. Ale historia nie kończy się na tym. My, Kościół, jesteśmy ciałem Chrystusa i dlatego stanowimy świątynię, w której Bóg ma przyjemność mieszkać. Szekina Jachwę przebywa teraz w nas stale i z mocą przez Ducha Zwiętego. Kiedy Paweł opisuje to w swoim liście do Efezjan, odnosi się do Jezusa Chrystusa jako kamienia węgielnego, w którym cała budowla, będąc połączona, rośnie w świętą świątynię w Panu. W nim też jesteście budowani razem na mieszkanie dla Boga przez Ducha EF2, 21 myślnik 22. Mówiąc wprost, mieszkaniem Boga nie jest ani literalna świątynia w Jerozolimie, ani po prostu niebo. Ale kościół, którego częścią byli pogańscy czytelnicy chrześcijańscy w Azji mniejszej. 4. To formowanie świątyni jest nieustannym projektem Bożym, ciągłym proces ZOP. Także Efezjan 4. 15, myślnik 16 Chociaż może się wydawać dziwne mówienie o budynku doświadczającym ciągłego wzrostu, Paweł z pewnością chce, abyśmy postrzegali kościół jako organiczną całość. Przypomnijmy, że Piotr również paradoksalnie nazywa wierzących żywymi kamieniami 1P2 i 5. I znowu Paweł opiera swój apel do Koryntian na tej prawdzie: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, Bóg go zniszczy. Bo świątynia Boga jest święta a wy nią jesteście 1 Korona 3, 16 myślnik 17. W swoim apelu o czystość seksualną Paweł ponownie pyta, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią ducha ezwiętego w was, którego macie od Boga. Nie jesteście swoi, bo zostaliście kupieni za cenę. Uwielbiajcie więc Boga w waszym ciele 1 Korona 6, 19 myślnik 20, Zob. Też obrazowe przedstawienie tej prawdy w 1 P2, 4 myślnik 10. Wszystko to prowadzi nas do ostatecznej deklaracji Pawła w dwóch koronach. 6, 16 B, bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Aby wzmocnić ten punkt myli on kilka tekstów ze starego Testamentu kp 11 myśnik 12 iż 52, 11 Ezech. Godzina 11:17, godzina 20, 34, 41, 2 sam. Godzina 7:14. 14 które prorokowały o nadchodzącej świątyni, a jednym z nich jest Ezech. 37, 26 27, gdzie Bóg oświadcza: Zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to z nimi przymierze wieczne. I osadzę ich w ich ziemi i rozmnożę ich, i ustanowię moje sanktuarium pośród nich na zawsze. Moje mieszkanie będzie z nimi, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Pozwólcie, że przejdę od razu do sedna sprawy. Poczone w uszy od wcielenia, a skończywszy na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, wraz z postępującą budową Jego duchowego ciała, Kościoła, Bóg wypełnia swoją obietnicę eschatologicznej świątyni, w której będzie mieszkał na zawsze. Ale co z dosłowną, fizyczną świątynią w Jerozolimie? Czy straciła ona swoje duchowe znaczenie w Bożych celach odkupieńczych? Aby na to odpowiedzieć, musimy sięgnąć do słów Jezusa z Mateusza 23, 24, o których będę miał wiele do powiedzenia w dwóch kolejnych rozdziałach. W swoim wyroku przeciwko narodowi żydowskiemu kompleks świątynny został opuszczony przez naszego Pana zarówno fizycznie, jak i duchowo, gdy odszedł i udał się na górę oliwną. Dom twój, powiedział Jezus, zostaje ci opuszczony mat. Godzina 23:38. Tym samym przestał być domem Bożym. Kiedy Jezus umarł i zasłona świątyni została rozdarta na dwoje, od góry do dołu MT 27 i 51 setnych, Bóg na zawsze przestał błogosławić ją swoją obecnością lub uznawać ją za coś innego niż Ikebad. Chwała odeszła. Tak jak wcześniej Jezus wjechał do Jerozolimy, mat. 21. 1 myślnik 17, tak zwany wjazd triumfalny i jej świątyni, tak teraz ją opuszcza. Ten niegdyś wielki i chwalebny dom Boży jest teraz oddany wyłącznie im patrz, dom twój zostaje wam opuszczony, mat. Godzina 23.38. Podkreślenie moje. Echa wycofania się Boga ze świątyni w wizji Ezechiela pobrzmiewają w słowach naszego Pana. Zob. Ezech 10, 18, myślnik 19, 11, 22, myślnik 23. Ostateczne, fizyczne zniszczenie świątyni przez Rzymian w 70-rok N.E. jest tylko zewnętrznym dopełnieniem duchowego odrzucenia jej przez Boga. Jezus teraz odszedł, by nigdy nie powrócić. Rzeczywiście, czynność Jezusa polegająca na opuszczeniu świątyni i zajęciu miejsca na Górze Oliwnej, mat. 24, 3 przypomina Ezechiela godzina 11:23, gdzie czytamy, że chwała pańska wyszła ze środka miasta i stanęła na górze, która jest po wschodniej stronie miasta. Odnosi się to również do każdej domniemanej przyszłej świątyni, która według wielu zostanie zbudowana w Jerozolimie w okolicy, gdzie obecnie stoi kopuła na skalę. Jest oczywiście całkowicie możliwe, że ludzie w Izraelu mogą pewnego dnia zbudować strukturę świątynną i wznowić w niej swoją działalność religijną. Polityczne i militarne implikacje takiego rozwiązania, nie wspominając o religijnej furii, jaką by to wywołało, są oczywiste. Trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek do tego dojdzie, ale jeśli tak. To nie będzie to miało żadnego znaczenia eschatologicznego ani teologicznego, poza tym, że powstanie jako smród w nozdrzach Boga. Jedyną świątynią, w której Bóg ma teraz i na zawsze przyjemność przebywać, jest Jezus Chrystus i Kościół, jego duchowe ciało. Sugerowanie, że Bóg kiedykolwiek usankcjonowałby odbudowę świątyni, byłoby skrajnym wyrazem najgorszego możliwego do wyobrażenia regresu odkupieńczego. Byłoby to równoznaczne z zaprzeczeniem, że słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Stanowiłoby to odrzucenie kościoła jako świątyni Boga, a tym samym, obrazę wyraźnego potwierdzenia Pawła w dwóch koronach sześciu i w innych miejscach. 5. Wreszcie, nie traćmy z oczu praktycznego punktu, który Paweł przedstawia w tym fragmencie dwóch koron sześć. To właśnie dlatego, że my jako Kościół jesteśmy miejscem obecności Boga w dzisiejszym świecie, musimy strzec się wszelkich przejawów bałwochwalstwa. Nie jesteśmy po prostu kolejną instytucją kultury czy służbą społeczną zaspokajającą odczuwane potrzeby naszych sąsiadów. Zamiast tego, jako lud Boży Nowego Przymierza, Kościół jest rodziną Bożą zjednoczoną przez wspólną tożsamość w Chrystusie i zgromadzoną wokół wspólnego kultu i bojaźni Pana Wszechmogącego. Sześć niech nasze życie zawsze odzwierciedla tę chwalebną i łaskawą tożsamość. Jezus wypełnia święta Izraela inny przykład działania tej hermeneutycznej zasady można dostrzec w sposobie, w jaki Jezus wypełnia w swojej osobie i działaniu wszystkie święta Izraela. Jeden szczególny przypadek tego jest wyraźnie widoczny w Ewangelii Jana 7, 37 myślnik 44. Zwięto namiotów było jeśli nie najbardziej popularnym świętem w Izraelu w czasach Starego Przymierza, to z pewnością najbardziej radosnym. Obchodzono je wczesną jesienią, po żniwach, gdy plony były już w stodole. W przeciwieństwie do ponurego i poważnego nastroju Paschy, ezwięto namiotów było czasem wielkiego święta i radości. Przez siedem dni w Jerozolimie ludzie mieszkali w szałasach lub przybytkach wykonanych z liści i gałęzi. Był to naprawdę czas radości, tańca, śpiewu i okrzyków, zop. K.P.E.U. 23 i 40 setnych. W siódmym i ostatnim dniu święta kapłan niósł w prawej ręce lulapcha, czyli gałązkę drzewa mirtowego, jedną z wierzby, a drugą z palmy, wszystkie razem związane. W lewej ręce niósł etrok, czyli gałązki cytrusów związane w jedną całość. Jeden z kapłanów brał do ręki złoty dzban i prowadził tłum w uroczystej procesji przy akompaniamencie fletów i trąb do basenu Syloum. Napełniał dzban wodą z basenu, a następnie prowadził czczący pochód z powrotem do świątyni. Natychmiast podchodził do ołtarza, na którym złożono ofiarę i tam wlewał wodę do lejka, który prowadził do podstawy ołtarza. Następnie przy akompaniamencie fletu Potrząsając lulabą w prawej ręce i etrogiem w lewej, cały lud intonował psalmy 113 do 118, a punktem kulminacyjnym była publiczna recytacja psalmu 118, 24 myślnik 29. Symbolicznym celem rytuału wodnego, uważanego za najważniejszy punkt festiwalu, było przypomnienie ludowi o dostarczeniu przez Boga wody w czasie wędrówki przez pustynię zob. liczb 27: myślnik 11, Nech Godzina dziewiąta piętnaście, 19 do 20, a także o jego spryskaniu ziemi, by umożliwić wzrost plonów. Wtedy to, mając jeszcze świeży w umysłach ludzi rytuał wody, człowiek z Nazaretu wstał i z eksponowanego miejsca i zawołał głośno: Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, z jego serca popłyną rzeki wody żywej Jan 7,37, myślnik 38. Mówiąc prosto, a zarazem głęboko, Jezus mówił: Ta uczta jest cała we mnie. Woda, która wypłynęła ze skały na pustyni, symbolizowała mnie. Ofiara na ołtarzu dotyczy mnie. Woda w złotym dzbanie wskazuje na mnie. Obietnica orzeźwiających wód zbawienia odnosi się do mnie. Woda, którą ofiaruję, jest lepsza niż ta, która wypłynęła ze skały, lepsza niż ta, która spada z nieba, by odżywiać wasze plony, lepsza niż ta, którą właśnie zaczerpnięto z basenu w syloum. Ja jestem wodą, która daje wieczne życie, wieczne orze i wieczną radość. Już nie musicie chodzić do świątyni. Już nie musicie obchodzić świąt. Celebrujcie mnie. Przyjdźcie i pijcie ze mnie. Jezus jest naszym odpoczynkiem szabatowym. Widzimy również tę zasadę wyrażoną w tym, jak Jezus odpowiedział na oskarżenie faryzeuszów, że on i jego uczniowie sprofanowali szabat, gdy skubali kłosy zboża, aby zaspokoić swój głód MK2. 23 28. Wersja z Ewangelii Mateusza zawiera tę niezwykłą deklarację naszego Pana, albo czy nie czytaliście w prawie, jak w szabat kapłani w świątyni profanują szabat i są bez winy. Powiadam wam, że jest tu coś większego niż świątynia, mat. 12, 5 myślnik 6. Jezus w odpowiedzi na ich zarzuty mówi: Ja jestem większy od Dawida. Jestem większy od świątyni, ale nie poprzestaje na tym, i rzekł do nich: Szabat został ustanowiony dla człowieka, to znaczy dla jego korzyści i dobra duchowego i fizycznego, a nie człowiek dla szabatu. Szabat nie ma potrzeb, które człowiek może zaspokoić. Tak więc syn człowieczy jest panem nawet szabatu MK2, 27 myślnik 28. Czy widzisz, co Jezus mówi? To nie jest przede wszystkim historia o znalezieniu luki w przepisach dotyczących szabatu. Nie chodzi tu przede wszystkim o znalezienie w Starym Testamencie precedensu narzędzia i jedzenie w szabat. Nie chodzi nawet o to, czy można czynić dobro, uzdrawiając człowieka w szabat. To jest historia o tym, kim jest Jezus. Chodzi o to, że Jezus mówi do nich i do nas. Ja jestem większy od Dawida. Jestem wypełnieniem wszystkiego, co Dawid przedstawił. Jestem większy niż świątynia. Jestem wypełnieniem wszystkiego, co świątynia przedstawiała i symbolizowała. Jestem większy niż szabat. Przynoszę wam odpoczynek i zadowolenie, którego nie mógł zapewnić nawet starotestamentowy szabat. Mówiąc słowami Enterta jeśli Jezus jest chodzącą, żywą, oddychającą świątynią, e to jest również chodzącym, świętującym zwycięskim sabatem. Pamiętaj, że szabat został ustanowiony przez Boga jako znak starego przymierza z Izraelem. Zob. WJ 31 12 13 16 do 17. Jednakże, jak Paweł jasno stwierdza w Kolosan 2, 16, 17, Jezus jest wypełnieniem wszystkiego, co Stary Testament przepowiedział, zwiastował i zapowiadał: Niechaj więc nikt nie wydaje na was wyroków w sprawach. Pokarmów i napojów, ani w odniesieniu do święta czy nowiu księżyca czy sabatu. Te bowiem są cieniem rzeczy przyszłych, ale substancja należy do Chrystusa. Bezpośrednim celem szabatu w Starym Testamencie było zapewnienie mężczyznom i kobietom fizycznego odpoczynku od ich fizycznej pracy. Kiedy Paweł mówi, że ten szabat był cieniem, z których Chrystus jest substancją, oznacza to, że fizyczny odpoczynek zapewniony przez starotestamentowy szabat znajduje swoje wypełnienie w duchowym odpoczynku dostarczonym przez Jezusa. Przestajemy od naszych prac, nie przez fizyczny odpoczynek jeden dzień na siedem, ale przez duchowy odpoczynek każdego dnia i na zawsze w Chrystusie przez samą wiarę. Doświadczamy prawdziwego Bożego odpoczynku w sabat nie poprzez oderwanie się od pracy jednego dnia na siedem, ale poprzez pokładanie naszej wiary w zbawcze dzieło Jezusa. Dlatego też, aby doświadczyć Bożego odpoczynku w sabat, musimy zaprzestać tych uczynków sprawiedliwości, przez które chcieliśmy być usprawiedliwieni. Nowy testamentowym jest wypełnieniem starotestamentowego sabatu, nie jest jeden dzień na siedem fizycznego odpoczynku, ale wieczność suchowego odpoczynku dzięki wierze w dzieło Chrystusa. Fizyczny odpoczynek, oczywiście, jest nadal niezbędny. Bóg nie zamierza, abyśmy pracowali siedem dni w tygodniu. Nasze ciało i duch muszą doświadczyć odnowy i odświeżenia poprzez odpoczynek. Ale odpoczynek w niedzielę nie jest tym samym, co przestrzeganie przez Stary Testament dnia Szabatu. Niektórzy chrześcijanie postanowili traktować niedzielę tak, jakby była Szabatem, jakby była wyjątkowa, i jest to całkowicie dopuszczalne. Nie pozwólcie, aby ktoś Wam powiedział, że to jest złe. Ale nie powinieneś też nikomu mówić, że jest to złe, jeśli traktuje niedzielę jak każdy inny dzień tygodnia. Jeden człowiek uważa jeden dzień za lepszy od drugiego, inny zaś uważa wszystkie dni za jednakowe. Każdy niech będzie w pełni przekonany we własnym umyśle. RZ 14:5 Jeśli chcesz przestrzegać niedzieli jako dnia odpoczynku z wyłączeniem wszystkich innych światowych dążeń i działań, to w porządku. Ale nie masz biblijnego prawa oczekiwać że inni będą robić to samo, a zatem nie masz biblijnego prawa osądzać ich, jeśli tego nie robią. Chodzi mi po prostu o to, że dla chrześcijanina, dla osoby ufającej w dzieło Jezusa Chrystusa, a nie we własne wysiłki, dla odpoczywających przez wiarę w Jezusa, każdy dzień jest sabatem. Każdy dzień jest świętowaniem faktu, że nie musimy wykonywać żadnych duchowych czy fizycznych dzieł, aby zyskać akceptację u Boga. Jesteśmy przez Niego przyjęci przez wiarę w dzieła Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, narodzonym na nowo, ufającym i wierzącym w Jezusa, aby zostać zaakceptowanym przez Boga, a nie przez swoje własne uczynki i wysiłki, to doświadczasz prawdziwego znaczenia sabatu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. E Sabbat sabat w każdej chwili każdego dnia w takim stopniu, w jakim odpoczywam w dziele Chrystusa dla mnie. Tak więc dla chrześcijanina Jezus jest naszym odpoczynkiem w sabacie. Ten sam scenariusz, identyczne twierdzenie ze strony Jezusa, można również odnieść do każdego starotestamentowego święta, uroczystości, typu, obchodów czy instytucji. Jezus jest nie tylko wypełnieniem starotestamentowego SABATU kol 2, 16 17, ale także starotestamentowej paschy, 1 korona 5, 7 myślnik 8, starotestamentowej świątyni, mat. 12, 6, jak również całego starotestamentowego systemu ofiarniczego, hbr 10, 1 myślnik 18. Wszystkim, czym te wydarzenia i instytucje miały być i co miały robić, był Jezus. Sugerowanie, że jakikolwiek cień Starego Testamentu mógłby jeszcze pojawić się w Bożej Ekonomii, jest czymś gorszym niż odkupieńcza wsteczność. Jest równoznaczne z zaprzeczeniem przyjścia Chrystusa Jezusa i wystarczalności wszystkiego, czego dokonał w swoim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Tak więc każda próba interpretacji starotestamentowych tekstów prorockich, która niejako przeskakuje w czasie wcielonego Chrystusa, ostatecznie wprowadzi nas w błąd, każąc oczekiwać w jakimś przyszłym czasie tego, czego Bóg nigdy nie zamierzał i nigdy nie zamierza zrealizować. Jezus jest prawdziwym krzewem winnym. Jeszcze jeden przykład działania tej zasady znajdujemy w twierdzeniu naszego Pana, że jest prawdziwym krzewem winnym w Ewangelii Jana 15. Jeden myślnik 5. Jedną z podstawowych metafor w Starym Testamencie. Mówiącą o zakorzenieniu Izraela w ziemi jest metafora winnicy. Widzimy to w licznych tekstach, takich jak Ozeasza 10, 1, Izrael jest bujnym krzewem winnym, który wydaje swój owoc, jak również Jeremiasza godzina 2.21, godzina 5.10, godzina 12.11 i następne Ezechiela 15, jeden myślnik 8, 17, jeden myślnik 10, 19, 10 myślnik 14, i Izajasza 5:7. Winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, 27, 2, myślnik 6. Najbardziej jednoznaczne stwierdzenie znajduje się w psalmie 8,7, myślnik 11. Jednak jak zauważa Bercz, sednem dla Jana 15 jest to, że Jezus zmienia miejsce zakorzenienia Izraela. Powszechna prorocza metafora: ziemia jako winnica, lud izraelski jako winorośl ulega teraz dramatycznej zmianie. Boża winnica, ziemia Izraela ma teraz tylko jeden krzew winny, Jezusa. Naród izraelski nie może twierdzić, że jest zasadzony jako winorośl w ziemi, nie może być akorzeniony w winnicy, jeśli najpierw nie zostanie zaszczepiony w Jezusie. Bóg, winiarz, ma teraz jedną winorośl rosnącą w swojej winnicy. A jedynym środkiem przywiązania do ziemi jest ten jeden krzew winny, Jezus Chrystus. Tak więc, podobnie jak widzieliśmy to w przypadku świątyni, Tutaj w czwartej Ewangelii Jan przenosi przestrzenne, ziemskie dary od Boga i łączy je z żywą osobą, Jezusem Chrystusem. Jakiekolwiek poczucie tożsamości czy duchowe korzyści i błogosławieństwa lud Boży czerpał z ziemi w Starym Testamencie, teraz może je znaleźć tylko poprzez relację wiary w Jezusa. Bercz antycypuje tutaj to, na co zwrócimy uwagę później w odniesieniu do roli ziemi w proroczym zamyśle Boga, kiedy mówi, że ci, którzy dążą do zdobycia terytorium, religijnego terenu, motywowani oczekiwaniem, że jest to ich przywilej, mając nadzieję, że Bóg pobłogosławi ich starania, są w wielkim błędzie. Droga do Boga nie jest terytorialna. Jest to droga duchowa. Podsumowując, tutaj w Jana 15 Jezus wykorzystuje metaforę winnicy, aby wziąć w niej to, czego judaizm szukał w ziemi. Teraz Jezus jest jedynym źródłem życia, nadziei i przyszłości. Ziemia jako święte terytorium powinna więc teraz ustąpić miejsca trosce ludu Bożego. Winnica nie jest już przedmiotem religijnego pożądania, jak to było kiedyś, kropka. Tylko Jezus jest, znaczenie słowa, forever, na zawsze. Co zatem należy zrobić tymi tekstami, w których konkretny Stary Testament? O instytucjach lub praktykach mówi się, że zostały ustanowione przez Boga na zawsze lub deklaruje się, że są wieczne. Jednym z przykładów jest Szabat, Zob. Ponownie Księga Wyjścia 31, 12, myślnik 13, 16 do 17. Podczas gdy natychmiastową reakcją wielu jest założenie, że kiedy Biblia mówi na zawsze, to znaczy na zawsze, bliższe spojrzenie ujawnia, że jest to prosty i błędny wniosek. W rzeczywistości hebrajskie słowo oznaczające na zawsze lub wiecznie, nie jest prawie tak chronologicznie lub czasowo nieskończone, jak to może brzmieć w języku angielskim. Lewici Aaronowi jako kapłani, jeden kroun. Godzina 23:13. I potomkowie Dawida jako królowie, dwie sam. 7, 16. Zostali podobno ustanowieni na zawsze, ale obydwa te ustanowienia dobiegły końca i są jednoznacznie postrzegane jako wypełnione w Chrystusie w nowym przymierzu. Tak więc, jak zauważył Christopher Wright, kiedy ziemia, królowie i kapłani zostali ogłoszeni jako na zawsze, oznaczało to, że te wymiary były trwałe i gwarantowane, podczas gdy Izrael jako naród był granicą odkupieńczego dzieła Boga i relacji przymierza. Gdy ta narodowa i terytorialna podstawa została przekroczona przez przyjście Mesjasza i rozszerzenie przez Niego Ewangelii odkupienia na pogan i znydów. Wtedy wieczność tych rzeczy zamieszkała w samym Chrystusie, w cieleniu Izraela. Czternaście tak więc cechy te w pewnym sensie istnieją wiecznie, ale nie po prostu w konkretnych terminach, w których zostały po raz pierwszy wyrażone, ale w ich skonsumowanym i transcendentnym wyrazie, gdy wypełniły się i utrwaliły wiecznie w Chrystusie. Tak więc przy okazji, na zawsze może oznaczać coś, co jest prawdziwe obecnie i trwa. Piętnaście jak na przykład, gdy psalmista oświadcza: Twoje świadectwa są sprawiedliwe na zawsze. P.S. 119, 144. Ale w niezliczonych innych tekstach, zauważa Brent Sandy, na zawsze, może lub nie może rozpocząć się natychmiast, może być przerwane na długie okresy czasu i może osiągnąć swoją wieczność dopiero w odległej przyszłości, kiedy czas zasadniczo i tak nie będzie. 16 watów w innych miejscach forever może oznaczać wieczność. W obecnym świecie, bez pojęcia, że jest on bez końca. Jest to po prostu pojęcie. 17 na zawsze może być również używane w hiperbolii, zwłaszcza w literaturze poetyckiej Starego Testamentu ZOP. Iż 34, 10, junior 15 i 14 setnych, 17 i 27 setnych, 18 i 16 setnych, Jonasza 2 i 6 dziesiątych. W wielu tekstach na zawsze jest używane, aby dodać poczucie ciąży do języka. 18. W nieskończoność w przyszłości, bez przerwy i bez końca. Miało już znaczenia kontynuacji, lub poczucie mocy i emocji i tajemnicy, a nie aby wskazać po prostu wieczność. 2. Poprzednia zasada nie powinna nas skłaniać do zaniedbania równie słusznej prawdy, że podczas gdy Stary Testament widział dopełnienie Bożego celów odkupieńczych w jednym akcie, Autorzy Nowego Testamentu przedstawiają go jako przychodzący w dwóch fazach. W Nowym Testamencie jest to często postrzegane w kategoriach nakładania się wieków. Dokonanie odkupieńczego celu Boga rozpoczęło się w Chrystusie, ale my nadal trwamy w obecnym wieku zła. Niektórzy określają to jako inaugurację końca. Bóg działał w Chrystusie, aby wypełnić swoją proroczą obietnicę, ale dopełnienie nastąpi dopiero wtedy, gdy Chrystus uczyni to po raz drugi. Tak więc rozwijające się wypełnienie Bożych obietnic może być postrzegane w kategoriach tego, co Gerhardus Voss nazwał konfiguracją binarną 19. Oznacza to, że historia, ludzkości odzwierciedla napięcie pomiędzy tym, co zostało dokonane podczas pierwszego przyjścia Chrystusa, a tym, co czeka na skonsumowanie podczas drugiego. Tak więc żyjemy w obecnym złym wieku, ale częściowo uczestniczymy w chwale wieku przyszłego. Stąd istnieje napięcie pomiędzy tym co już zostało wypełnione lub przynajmniej częściowo zainaugurowane, a tym, co jeszcze nie zostało skonsumowane. Przykładów na to jest mnóstwo, ale oto tylko kilka. Zbawienie jest teraz, ale także w przyszłości. F 28RZ godzina 5:10 Usprawiedliwienie jest teraz, ale także w przyszłości. RZ 51RZ godzina 2:13. Zostaliśmy przyjęci do rodziny Bożej jako jego dzieci ale nasze przyjęcie jest także jeszcze przed nami. 1 Jana 3, 1 RZ Godzina 8:23. 23 Zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem, ale zmartwychwstanie jest także w przyszłości. EF 2 RZ 6 FLP 3, 1 Korona 15 Zostaliśmy uwielbieni, ale nasze przyjęcie jest także w przyszłości. 1 Jana 3, 1 RZ Godzina dwadzieścia. Godzina 8:23. 23 Zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem, ale zmartwychwstanie jest także jeszcze przyszłe, EF. 2. RZ 6FLP 3. 1. Korona 15. Zostaliśmy uwielbiani, ale będziemy uwielbieni, RZ. Godzina 8.30 FLP 3. 1. J3. Zostaliśmy odkupieni, ale odkupienie jest jeszcze przyszłe, EF. 1. 4FF RZ. Godzina 8.23. Godzina 13.11. Zregenerowani wierzący są nowym stworzeniem, dwie korony godzina 5:17, podczas gdy my wciąż oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi w czasie powrotu Jezusa. Czytając Stary Testament, trzeba więc liczyć się z umieszczaniem wydarzeń w bliskim sąsiedztwie, tak jakby działy się one jednocześnie lub w szybkim czasie. W rzeczywistości, jak dowodzi zarówno Nowy Testament, jak i historia, wydarzenia są często oddzielone znacznymi odstępami czasu. Często nazywano to proroczym skracaniem. Donald Garland ten podaje taki przykład: Klasyczną ilustracją jest pojawienie się Mesjasza. Prorocy widzieli tylko jedno przyjście, bez rozróżnienia pomiędzy dwoma fazami tego przyjścia. Tak więc to, co prorocy przedstawiali jako dokonujące się raz na zawsze w dniach ostatecznych, realizuje się na przestrzeni czasu, który trwa już praktycznie dwa tysiąclecia. Dlatego też, w świetle Nowego Testamentu, dostrzegamy, że przyjście Mesjasza odbywa się w dwóch etapach, odpowiadających inauguracji i zakończeniu Bożych Dni. Cele eszatologiczne: 23. Istotne dla tej perspektywy interpretacyjnej jest to, że Nowy Testament służy niejako jako leksykon eschatologicznego oczekiwania Starego Testamentu. Krótko mówiąc, Stary Testament antycypuje rzeczywistości, które są rozpakowywane i wyjaśniane przez pisma apostolskie z punktu widzenia zbawczo-historycznej realizacji. W Chrystusie. 21. Podsumowując, Jezus sam jest natchnionym interpretatorem Starego Testamentu. Jego tożsamość, życie i misja tworzą ramy, w których mamy czytać i podchodzić do Starego Testamentu, ZOP. Zwłaszcza Euk 24, 25, 27 i 1 p1, 10 grudnia. Przyjrzyjmy się temu bliżej z pomocą GK Bilea. Niektóre teksty Starego Testamentu, mówi on nam, mają gęstą treść, której pełne znaczenie mogło być nieznane pierwotnemu autorowi i jest dostrzegalne dopiero po przyjściu Chrystusa i naszym dostępie do pism w ich ostatecznej kanonicznej formie. Innymi słowy, teksty biblijne mogą wzrastać w znaczeniu. 22 Może się to zdarzyć, gdy pierwotny autor albo świadomie, albo co bardziej prawdopodobne, nieświadomie pisze w taki sposób, że jego tekst jest otwarty lub nieokreślony. 23 Innymi słowy, autorzy mogą chcieć zawrzeć w tym, co mówią, potencjał rozszerzenia znaczenia w nieokreśloną przyszłość poprzez popieranie zasad przeznaczonych do nieokreślonej liczby zastosowań. Albo, alternatywnie, Autorzy mogą być świadomi, że ich oryginalne znaczenie może zostać zrekontekstualizowane przez kolejnych interpretatorów, którzy zapewniają twórcze zastosowania znaczenia w nowych kontekstach. W takich przypadkach przewiduje się, że kolejni czytelnicy mogą interpretować w sposób, który rozszerza znaczenie. W ten sposób oryginalne znaczenie jest tak zaprojektowane, aby tolerowało pewną rewizję treści poznawczej, a mimo to nie było zasadniczo zmienione. 24. Bale argumentuje, że tak właśnie może być, gdy autorzy Nowego Testamentu cytują lub nawiązują do starotestamentowych fragmentów proroczych. Pierwotna intencja danego autora Starego Testamentu może nie być tak wszechstronna, jak równoczesne boskie zamiary, które w miarę postępu historii objawienia stopniowo się odsłaniają, aż. 25 autorzy Starego Testamentu prorokowali. Więc o wydarzeniach, które nastąpią w odległym czasie i w nowym świecie zainaugurowanym przez Jezusa. W swoim pierwotnym kontekście mogli nie do końca rozumieć, w jaki sposób ich słowa znajdą wypełnienie w historii radykalnie przekształconej przez przyjście Chrystusa. W ten sposób, dosłowny obraz proroctw Starego Testamentu zostaje powiększony przez soczewkę progresywnego objawienia Nowego Testamentu, które powiększa szczegóły wypełnienia w rozpoczynającym się nowym świecie. Osiągną punkt kulminacyjny w Chrystusie, który dopełni się podczas ostatniego adwentu Chrystusa. 26 Podsumowując, postęp objawienia ujawnia rozszerzone znaczenia wcześniejszych. Teksty biblijne, a późniejsi pisarze biblijni dalej interpretują wcześniejsze pisma kanoniczne w sposób, który wzmacnia wcześniejsze teksty. Te późniejsze interpretacje mogą formułować znaczenia, których wcześniejsi autorzy mogli nie być świadomi, ale które nie stoją w sprzeczności z ich pierwotną organiczną intencją, lecz mogą ją nadzorować. Chodzi o to, że pierwotne znaczenia mają grubą treść, że pierwotni autorzy prawdopodobnie nie byli w pełni świadomi w taki sposób, w jaki był Bóg, pełnego zakresu tej treści. W tym względzie spełnienie często wypełnia proroctwo. Szczegółami, o których nawet prorok mógł nie być w pełni świadomy. 27.4. Dochodzimy teraz do zasady interpretacji, poza którą właściwe odczytanie tekstów proroczych może okazać się niemożliwe. Brent Sandy zauważa, moim zdaniem słusznie, że nasze wyobrażenia o rzeczach, których nigdy nie doświadczyliśmy, są w dużej mierze kontrolowane przez rzeczy, których doświadczyliśmy. 28 innymi słowy, ilekroć autorzy biblijni starali się opisać przyszłość, której nie doświadczyli, często posługiwali się językiem i obrazami z teraźniejszości, której doświadczyli. Albo, jak to ujął Richard Bockham, proroctwo może przedstawiać przyszłość tylko w kategoriach, które mają sens dla jej teraźniejszości. Ubiera ono cel Boga w nadzieje i obawy współczesnych mu, ludzi. 29. Jest to odwieczny problem, jak opisać opisaczatologiczne i niebiańskie koncepcje w ludzkim języku. Argument Sandiego jest taki, że pod wpływem boskiego upoważnienia, prorocy tworzyli metafory i symbole ze swojego świata, aby pozwolić nam doświadczyć, jak wygląda świat Boga i nieba, najlepiej jak potrafili. 30. Zasada ta jest szczególnie pomocna w umożliwieniu nam uchwycenia rozróżnienia, jakie często wprowadza się między tym, co dosłowne, a tym, co figuratywne. Weźmy na przykład fragment, z którego pochodzi tytuł książki Sandiego i przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na haki do cięcia, naród nie podniesie miecza przeciw narodowi, ani nie będzie się już uczył wojny, iż. 2, 4, Michajasza 4, 3, Porjoela Godzina 3, 10. Jak dosłowna jest ta prorocza wypowiedź? Czy prorocy chcą zasugerować, że ludzie w czasach ostatecznych dosłownie lub fizycznie przekształcą rzeczywisty miecz w rzeczywisty pług lub sierp? Czy może chodzi im o to, że ci, którzy mają jakiekolwiek narzędzia wojenne, przekształcą je za pomocą wszelkich możliwych środków w narzędzia rolnicze? A może chodzi po prostu o to, że Bóg przywróci porządek na ziemi w czasie, że nastanie polityczny pokój między wszystkimi narodami i całkowity brak konfliktów zbrojnych? Jestem skłonny sądzić, że to ostatnie jest prawdą. Jak zauważa Sandy, dopiero gdy dojdziemy do punktu zaprzeczania, że cokolwiek się wydarzy w wyniku tych słów, całkowicie odeszliśmy od dosłownego znaczenia. W tym momencie bycie. Nieliteralnym oznaczałoby bycie niehistorycznym, non-actual. 31 jego uwaga, i to jest krytycznie ważne, jest taka, że można interpretować proroków jako mówiących, dosłownie, jeśli przez to rozumiemy, że to, co zamierzali przekazać, rzeczywiście i historycznie się spełni. To, czy istnieje jeden do jednego fizyczny, odpowiednik między słowami przepowiedni a wydarzeniem wypełnienia, ma drugorzędne znaczenie. Kluczem staje się wtedy ustalenie intencji autora. Chodzi o to, że jeśli nie udaje nam się usłyszeć przekazu tak, jak zamierzali autorzy i jak rozumieli słuchacze, to dlatego, że jesteśmy na zewnątrz w ciemności. Kiedy Bóg zdecydował się użyć form komunikacji i kultury dostępnych w świecie biblijnym, pozostawił nam po prostu wyzwanie, abyśmy weszli w ten świat, aby zrozumieć Jego. Objawienie. 32 innymi słowy, fatalnym błędem jest myślenie, że możemy interpretować słowo prorocze bez zrozumienia społecznych, językowych, historycznych, ekonomicznych, kulturowych, teologicznych i estetycznych konwencji autora, jak również zakresu tego, czego można było rozsądnie oczekiwać od pierwotnych odbiorców, aby pojąć jego słów. Znaczenie słowa metafora. Wszystko to wymaga, abyśmy zaangażowali się w krótką analizę natury metafory. Metafory, zauważa Sandy, zaczynają się od czegoś niefiguratywnego i czynią to figuratywnym poprzez użycie tego do opisania czegoś poza zakresem jego normalnego znaczenia. trój ważne jest więc, aby pamiętać, że metafory mówią prawdy, ale powierzchowne znaczenie słów w metaforach mówi nieprawdę. 34 powierzchowne znaczenie zablokowaliśmy rogi na ten temat, jest bez znaczenia. Znaden z dyskutantów nie miał rogów ale stwierdzenie to przekazuje prawdziwą, rzeczywistą, historyczną prawdę, a mianowicie, że ja i inna osoba nie zgadzaliśmy się i spieraliśmy się w pewnej sprawie. Tak więc język figuratywny, taki jak metafora, hiperbola, symile i tepe, może faktycznie wzmocnić prawdę, moc i siłę wypowiedzi w sposób, w jaki powierzchowna, płaska dosłowność nigdy by Y nie mogła. Albo, aby zilustrować to jeszcze raz, kiedy ludzie są prawie ślepi, zwiększamy rozmiar czcionki. Kiedy ludzie są prawie głusi, podkręcamy głośność. Kiedy ludzie są upośledzeni umysłowo, używamy wizualizacji. Publiczność języka proroczego była czasem ślepa, czasem głucha i często upośledzona umysłowo. 35 dlatego język figuratywny był stosowany, aby skuteczniej przekazywać prawdę o eschatologicznych celach Boga. Po prostu nie możemy uciec od faktu, że metafora dominuje w piśmie Ezwientym, zwłaszcza w tekstach prorockich. To uznanie nie podważa autorytetu czy nieomylności słowa. Ewangelicy muszą powstrzymać swoją odruchową reakcję na to słowo, jak gdyby było ono niczym więcej niż sposobem liberalnego uczonego na odrzucenie historyczności Biblii. Pojęcia i zasady przekazywane za pomocą języka figuratywnego są tak samo prawdziwe i rzeczywiste jak te przekazywane za pomocą bardziej dosłownego języka. Stwierdzenie, że tekst lub zdanie jest metaforyczne nie oznacza, że nie jest prawdziwe lub że jest pozbawione konkretnej rzeczywistości. Oznacza to po prostu, że zwykły, płaski, dosłowny język nie zdołałby w pełni i właściwie przekazać tego, co Bóg zamierzał. Nowe niebo i nowa ziemia, ta fundamentalna zasada w interpretacji literatury proroczej ujawnia się w sposobie traktowania starotestamentowego przedstawienia nowych niebios i nowej ziemi w Izajasza 65, 17 myślnik, 25, Zob. Też 66, 22. Problem, jaki ten tekst stwarza dla wszystkich chrześcijan, Niezależnie od ich milenijnych przekonań, znajduje się w wersetach 20 i 23. Czytamy tam, że w nowym niebie i nowej ziemi nie będzie niemowlęcia, które żyje tylko kilka dni, ani starca, który nie wypełnia swoich dni, bo młody umrze w wieku stu lat, a grzesznik w wieku stu lat będzie przeklęty, w 20. A w wersecie 23 zdaje się sugerować, że kobiety w tym czasie będą rodzić dzieci. Zasada, o której mówimy, została wyraźnie wyartykułowana przez Garlingtona. Proroctwo jest charakterystycznie ujęte w kategoriach ograniczonego rozumienia osoby, której zostało przekazane. Oznacza to, że język proroctwa jest uwarunkowany historycznym i kulturowym otoczeniem, w którym znalazł się prorok i ludzie. Przyszłe królestwo jest postrzegane jako rozszerzenie i uwielbienie teokracji, której najczęstszą reprezentacją jest stan zapanowania Dawida i Salomona. Perspektywa przyszłości jest więc przedstawiana w kategoriach idealnej przeszłości, w kategoriach znanych i miłych dla współczesnych prorokowi. Zjawisko to zostało nazwane eschatologią rekapitulacji, to znaczy przyszłość jest przedstawiana jako rekapitulacja lub powtórzenie minionej chwały królestwa. 36. Jak już wcześniej wspomniano, chodzi o to, że autor Starego Testamentu często mówił o przyszłości w terminach, obrazach i pojęciach zapożyczonych ze świata społecznego i kulturowego, z którym on i jego współcześni byli zaznajomieni ponieważ prawdopodobnie nie mógł on w pełni pojąć w jaki sposób jego słowa znajdą wypełnienie w odległym czasie i zupełnie nowym świecie przemienionym przez przyjście Chrystusa ubrał eschatologiczne cele Boga w tym chwałę nowego nieba i nowej ziemi w wierzenia obawy i nadzieje tych do których były one pierwotnie kierowane dlatego też gdy prorocy mówili o przyszłości mówi Christopher Wright mogli to robić w sposób znaczący tylko poprzez używanie terminów i rzeczywistości które istniały w ich przeszłym lub obecnym doświadczeniu 37. Do tych rzeczywistości należały takie rzeczy jak Ziemia, Prawo, Miasto Jerozolima, Świątynia, System Ofiarny i Kapłaństwo. Dlatego mówienie o przywróceniu bez odwołania się do takich konkretnych cech bycia Izraelem byłoby pozbawione sensu, nawet gdyby było możliwe. 38. Należy również zauważyć, że spełnienie takich proroctw, przedstawionych w kategoriach tych współczesnych realiów, z którymi pierwotni słuchacze byli zaznajomieni, często wykraczało poza nie. W wypełnieniu jakiejś szczególnej obietnicy prawie zawsze występuje element eskalacji lub intensyfikacji. Najlepszym i najbardziej zrozumiałym sposobem, w jaki oryginalny autor tego proroctwa mógł przekazać realistyczną przyszłą chwałę nowego nieba i nowej ziemi ludziom, którzy z konieczności byli ograniczeni przez postęp objawienia do tego momentu w czasie, było przedstawienie jej w hiperbolicznych lub przesadnych warunkach idealnej teraźniejszości. Jaką większą chwałę mogli sobie wyobrazić pierwotni słuchacze, do których pisał Izajasz, niż mówienie o wieku, w którym osoba umierająca w wieku stu lat będzie uważana za niemowlę, o wieku, w którym aż nazbyt dobrze znana udręka porodu będzie należała do przeszłości. Nie chodzi o to, że ludzie będą umierać, ani że kobiety będą nadal rodzić. Wziął on raczej dwa bardzo konkretne i bolesne doświadczenia z życia ludzi w jego czasach, aby zilustrować to, co dla nich było wtedy prawie niewy i niewyrażalną chwałą, która ma dopiero nadejść. Wyjaśnienie tej zasady przez Aleka Motera powinno wystarczyć. Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, mogą być wyrażone tylko poprzez rzeczy, które znamy i których doświadczamy. Tak jest, że w obecnym porządku rzeczy śmierć odcina życie, zanim się ono dobrze zaczęło lub zanim w pełni dojrzało. Ale wtedy tak nie będzie. Znadne niemowlę nie będzie się cieszyć życiem, ani żadna osoba w podeszłym wieku nie osiągnie całkowitego spełnienia. W istocie, gdybyśmy umarli w wieku stu lat, bylibyśmy tylko młodzieńcami. Nie oznacza to, że śmierć będzie nadal obecna, co jest sprzeczne z 25,7 myślnik 8, ale raczej potwierdza, że w całym życiu, jak powinniśmy teraz powiedzieć od niemowlęctwa do starości, moc śmierci zostanie zniszczona. 39. 5. Nasza ostatnia zasada dotyczy tego, co znane jest jako typologia. W typologii student pisma S. E Świętego odnajduje zaaranżowaną przez Boga korespondencję lub paralele pod jednym lub kilkoma względami pomiędzy osobą, wydarzeniem, serią okoliczności lub instytucją w Starym Testamencie, zwaną typem, a osobą, wydarzeniem lub rzeczą w Nowym Testamencie, zwaną antytypem. W większości przypadków typ starotestamentowy znajduje głębszą realizację lub wyraz w jakimś aspekcie życia Jezusa, jego dziele odkupienia, jego wyrokach lub w jego przyszłym powrocie i panowaniu. Strona. Korespondencja opiera się na założeniu, że Bóg kontroluje historię. W typie istnieje zatem opatrznościowy wzór, który powtarza się w antytypie. Charakterystyczne cechy wcześniejszej, Stary Testament, jednostki, doświadczenia lub relacji między Bogiem a ludzkością pojawiają się ponownie później, Nowy Testament, z ostatecznością i poczuciem spełnienia, które nie były początkowo widoczne. Bóg jest tym, który formuje i kształtuje konkretne szczegóły historii tak, że pojawiają się one pierwotnie jako typy a później są rozpoznawane jako takie przez autorów Nowego Testamentu. Typologia wyraźnie zakłada organiczną jedność dwóch testamentów w tym sensie, że Stary jest przygotowawczą zapowiedzą, której nowy jest kontynuacją i dopełnieniem. Większość uczonych dostrzega kilka ważnych cech typologii. Na przykład, Starotestamentowa osoba, wydarzenie lub instytucja, która służy jako typ, musi być historyczna, a nie coś, co jest odczytywane z powrotem w tekście Starego Testamentu. RT Frans zwraca również uwagę na to, że zawsze istnieje jakiś godny uwagi punkt podobieństwa, analogii lub zgodności pomiędzy typem Stary Testament, a jego antytypem Nowy Testament. Ta zgodność musi być zarówno historyczna, to znaczy zgodność sytuacji i wydarzenia, jak i teologiczna, to znaczy ucieleśnienie tej samej zasady działania Boga. Brak rzeczywistej zgodności historycznej sprowadza typologię do alegorii, jak wtedy, gdyż karłatna nicza wieszona w oknie przez rachab jest traktowana jako prefiguracja krwi Chrystusa, obie mogą dotyczyć wyzwolenia, ale sytuacje i wydarzenia są zupełnie niepodobne. Z drugiej strony, brak prawdziwej teologicznej zgodności niszczy to, co widzieliśmy jako podstawę typologii, czyli dostrzeganie stałej zasady w działaniu Boga. Nie chodzi tu oczywiście o to, by żądać zgodności w każdym szczególe obu osób lub wydarzeń, ale po prostu o to, by ta sama zasada teologiczna działała w dwóch osobach lub wydarzeniach, które przedstawiają rozpoznawalną analogię do siebie pod względem rzeczywistej sytuacji historycznej. Tylko tam, gdzie istnieje zarówno historyczna, jak i teologiczna zgodność, uzasadnione jest typologiczne wykorzystanie Starego Testamentu. 40. Duże znaczenie ma fakt, że w antytypie występuje intensyfikacja lub eskalacja typu. Relacja między nimi nie jest zwykłym powtórzeniem, ani nawet porównywalnym wzrostem. W antytypie mamy raczej do czynienia z eskatologicznym dopełnieniem i skonsumowaniem. Charakter tej intensyfikacji, eskalacji czy dopełnienia, które widzimy w antytypie, jest często taki, że obejmuje ruch od tego, co zewnętrzne i ziemskie, do tego, co wewnętrzne i duchowe. Na przykład, Frens wskazuje na Jana 3, 14 myślnik 15 i incydent z wężem bezwstydnym. Punktami zbieżnymi są podniesienie i życie. Zarówno wąż, jak i Chrystus zostali podniesieni, ale ten drugi w sposób o wiele bardziej znaczący i duchowy niż ten pierwszy. Podobnie ci, którzy patrzyli na węża, otrzymali życie w sensie fizycznym, tezeten. Nie umarli od ukąszenia węża, natomiast ci, którzy patrzą na Chrystusa, to znaczy wierzą. W nim otrzymują życie w sensie duchowym, życie wieczne. Ważne jest też, abyśmy odróżniali typologię od alegorii, a w niektórych. Sens również z proroctwa. W tym pierwszym przypadku pomocny jest Bernard Ram. Interpretacja alegoryczna, jak twierdzi, jest interpretacją dokumentu, w której coś obcego, szczególnego lub ukrytego zostaje wprowadzone do znaczenia tekstu, nadając mu proponowane głębsze lub rzeczywiste znaczenie. Interpretacja typologiczna to w szczególności interpretacja Starego Testamentu oparta na fundamentalnej jedności teologicznej obu testamentów, zgodnie z którą coś w Starym jest cieniem, zapowiedzą, a dumptem czegoś w Nowym. Stąd to, co jest interpretowane w Starym nie jest obce, osobliwe czy ukryte, ale wyrasta naturalnie z tekstu ze względu na relacje dwóch – testamentów. 41 dobrym przykładem alegorii jest sposób, w jaki jeden z ojców kościoła zinterpretował opowiadanie o rzezi niemowląt w Betlejem przez Heroda, mt. 2. Fakt, że tylko dzieci w wieku dwóch lat i mniej zostały zamordowane, podczas gdy te w wieku trzech lat prawdopodobnie uciekły, ma nas nauczyć, że ci, którzy wyznają wiarę trynitarną, Zostaną zbawieni, podczas gdy binitarianie, ci, którzy uznają tylko dwie osoby boskie w bóstwie, i Unitarianie, jedna osoba boska, bez wątpienia zginą. Franz stara się również odróżnić typologię od proroctwa, choć jest to wprawdzie trudniejsze. Typ, twierdzi Franz, nie jest przepowiednią. Sam w sobie jest po prostu osobą, wydarzeniem i tepe zapisanym jako fakt historyczny, bez wewnętrznego odniesienia do przyszłości. Antytyp nie jest też spełnieniem przepowiedni, jest to raczej ponowne wcielenie zasady, która została wcześniej zilustrowana w typie. Przepowiednia oczekuje i domaga się wydarzenia, które ma być jej wypełnieniem, typologia natomiast polega zasadniczo na spoglądaniu wstecz i dostrzeganiu poprzednich przykładów wzoru, który obecnie osiąga swoją kulminację. 42. W Starym Testamencie istnieje wiele różnych typów. Można znaleźć osoby: Adam, Salomon. Dawid, Jonasz, wydarzenia, Pascha, doświadczenie Izraela na pustyni, artykuły życia religijnego, świątynia i jej wyposażenie, instytucje, system ofiarniczy. Lewitów, urzędy, Aaron jako kapłan i Mojżesz jako prorok, a także pewne działania, podniesienie węża z sierpa, jak zauważono wcześniej, jest tego przykładem, które funkcjonują w sposób typologiczny. Jednym z najbardziej powszechnych przejawów typologii jest sposób, w jaki pewne osoby w Starym Testamencie ucieleśniają cechy, które później pojawiają się w życiu i służbie Jezusa. Widzimy to w przypadku Jonasza mt. 12, 38 myślnik 41, ełka 11, 29 myślnik 30,32, Salomona mt. 12 i 42 setne, ełka 11 i 31 setnych, Dawida mk. 2, 25 myślnik 26, mt. 12, 3 myślnik 4, 6, 3 myślnik 4, Eliasza i Elizeusza, Mk 6, 35 ff, mt 14, 15 ff, lk 4, 23 myślnik 30, lk 9, 12 ff, oraz Izajasza, mk 4 i 12 setnych, mt 13 i 13 setnych, lk 8, 10, zop. Iż 6 i 9 dziesiątych, 10. Podobny schemat występuje między świątynią a Jezusem, mat. 12. Pięć myślnik 6, a także Izraelem a Jezusem kuszenie Mat. 4, jeden myślnik 11, Ełka 4, jeden myślnik 13, wyjście i krzyż Ełka godzina 931. Nikt nie okazał się bardziej pomocny niż R.T. Friends w uświadomieniu nam implikacji typologii dla eschatologii, a w szczególności tego, w jaki sposób typologia wyjaśnia, jak. Sam Jezus odnosi się do Starego Testamentu. 43. Po pierwsze, mówi Frans, typologia ujawnia, że Jezus jest zgodny ze Starym Testamentem. W odpowiedzi na zarzuty, że jest rewolucjonistą i że nastawia się przeciwko Staremu Testamentowi, Jezus twierdził, że istnieje ciągłość między działaniem Boga w Starym Testamencie a jego własną posługą. On po prostu realizował wzorce widoczne już w Starym Testamencie. Jeśli w Starym Testamencie Bóg działał przez proroków, kapłanów i królów, to Jezus mógł wskazać na wszystkich trzech jako na swoje typy. Jeśli w Starym Testamencie Bóg wybrał lud, któremu złożył obietnicę błogosławieństwa, to Jezus mógł twierdzić, że w nim i jego uczniach ten lud został wcielony, a obietnice te znajdą swoje wypełnienie. Jezus rozumiał Stary Testament w sposób chrystologiczny, w swoich istotnych zasadach, a nawet w szczegółach, zapowiada on Mesjasza, którego obiecuje. Cały system teologiczny Starego Testamentu wskazuje na jego dzieło, a w jego przyjściu cała ekonomia Starego Testamentu znajduje swoją doskonałość i spełnienie. Po drugie, typologia ujawnia, jak Jezus nie tylko jest zgodny ze Starym Testamentem, ale przewyższa go. Boże dzieło nie tylko jest powtórzone, ale powtórzone na wyższym poziomie i z większą chwałą i znaczeniem. Trzykrotnie Jezus stwierdza tę wyższość antytypu nad typem w tak wielu słowach. Mówię wam, coś większego niż świątynia jest tutaj, mat. 12.6. Coś większego niż Jonasz jest tutaj, mat. Godzina 12.41. Coś większego niż Salomon jest tutaj, mat. Godzina 12.42. W MK2, 25 26, argument równoległy do MT12.6, choć wyższość nie jest wyraźna, argument od niej zależy. W MK, godzina 6.35 i nast. Jezus powtarza cud Elizeusza, ale na znacznie większą skalę. Dwa razy udaje mu się to, co nie udało się starotestamentowemu Izraelowi, który był typem, kuszenie i zmartwychwstanie, gdzie daremna nadzieja Izraela spełnia się w nim. A ponieważ Jezus przewyższa starotestamentowe typy, żydowska odmowa przyjęcia Go jako Bożego posłańca musi nieść sobą większe potępienie. Ich kara w postaci zniszczenia Jerozolimy i ostatecznego odrzucenia narodu z uprzywilejowanego statusu ludu Bożego będzie na skalę wyższą nawet od najstraszliwszych klęsk znanych ze Starego Testamentu, bo w owych dniach będzie taki ucisk, jakiego nie było od początku stworzenia, jakie Bóg stworzył, aż dotąd i nigdy nie będzie MK 13 i XIX setnych. Odrzucenie proroków Starego Testamentu przyniosło surowe potępienie, ale jak mówi przypowieścio, lokatorzy pokazują, że jest tu coś większego niż prorocy. Wreszcie, Jezus jest wypełnieniem Starego Testamentu. W Jezusie nadeszła epoka wypełnienia. Wzorce dostrzeżone w Starym Testamencie nie tylko są powtarzane na wyższym poziomie, ale teraz znajdują swoje ostateczne i doskonałe wcielenie. Całe Boże działanie w Starym Testamencie osiąga teraz swój punkt kulminacyjny, a ekonomia Starego Testamentu jest na ukończeniu. Nowa, mesjańska. Nastał wiek. Widać to, paradoksalnie, w fakcie, że żydowska niewiara osiągnęła teraz. Jego najwyższy punkt, także jego kara musi być tym razem ostateczna i kompletna. Prawdziwym Izraelem tej eschatologicznej epoki nie jest już naród Starego Przymierza, lecz wspólnota chrześcijańska, zainaugurowana nowym Przymierzem przez pośrednika większego niż kapłaństwo izraelskie. Jezus bowiem nie tylko powtarza dzieło proroka, kapłana i króla, lecz w nim zostaje ono udoskonalone. W tej nowej wspólnocie spełniają się nadzieje starotestamentowego Izraela. Nadeszło chwalebne wypełnienie, którego oczekiwał Stary Testament, są to dni ostatnie. Słowa Pawła w jednym koronie. Godzina 10.11 podsumowują przekonanie Jezusa, teraz zaś te rzeczy przydarzyły się im jako przykład, ale zostały spisane dla naszego pouczenia, na których nadszedł koniec wieków. Frensowi chodzi o to, że Jezus widział swoją misję jako wypełnienie pism Starego Testamentu, nie tylko tych, które przepowiadały przyjście odkupiciela, ale całego bogactwa starotestamentowych idei. Wzorce Bożego działania, które wnikliwe oko mogło prześledzić w historii i instytucjach Izraela, przygotowywały się do wielkiego punktu kulminacyjnego, kiedy to wszystko miało zostać ujęte w ostateczny i doskonały akt Boży, który przepowiedzieli prorocy. I w przyjściu Jezusa wszystko to się wypełniło. Dlatego mógł on znaleźć we wszystkich pismach to, co dotyczyło jego samego Euk 24,27b. Wniosek. Zasady te, zastosowane do wielu tekstów, które wkrótce przeanalizujemy, prowadzą nas do wniosku, że Jezus Chrystus nie jest po prostu analogiczny do starotestamentowego narodu izraelskiego, ani też nie jest po prostu równoległy do niego pod względem swoich doświadczeń, a tym bardziej nie jest tylko jeszcze jednym Izraelitą w długiej linii poszczególnych potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jezus jest Izraelem w tym sensie. Że Boże cele, obietnice i przewidywania dla tego narodu wypełniły się w Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu, wywyższeniu, sesji i powtórnym przyjściu. Ta zasada ostatecznego wypełnienia się przeznaczenia narodu w osobie Chrystusa jest z konieczności rozszerzona na Jego duchowe ciało, Kościół. Ponieważ Kościół jest ciałem Chrystusa, którego On sam jest głową, to co Bóg przeznaczył dla Niego, Bóg przeznaczył również dla Niego. To, co jest prawdą o Nim, jest prawdą o niej. Zarówno Jezus, jak i Jego. Ciało, Kościół, stanowią prawdziwy Izrael, w którym i dla którego wszystkie obietnice Starego Testamentu znajdują swoje wypełnienie. W nim gromadzi się cały Stary Testament, zauważa frens. On sam uosabia w swojej osobie status i przeznaczenie Izraela, a we wspólnocie tych, którzy do niego należą, ten status i przeznaczenie mają. Się wypełnić już nie w narodzie jako takim. 44. Dla niektórych prawdopodobnie w tym rozdziale postawiłem więcej pytań niż udzieliłem odpowiedzi. Nawet gdyby tak było, mam nadzieję, że wnioski egzegetyczne zawarte w kolejnych rozdziałach potwierdzą słuszność tych zasad. No tak, to co właśnie słyszeliście, to moglibyśmy powiedzieć, że twórczość AI. Dzisiaj AI to słowo oznacza sztuczną inteligencję, wdziera się do naszego życia i wielu ludzi bardzo boi się. W ogóle tego zwrotu. Są ludzie, którzy mówią także, że to wykończy całą ludzkość, zniszczy cało, cały świat, ale pamiętajmy, że na dzisiaj większość modeli AI to po prostu bardzo zaawansowane programy komputerowe. Ten fragment książki mogliście odsłuchać dzięki technologii AI. Dlaczego? Ponieważ książka ta wyszła, książka sama Storma, yy, Wyszła tylko w języku angielskim, nie ma jej w języku polskim, nikt nie mógł jej przetłumaczyć. Natomiast dzięki jednemu z narzędzi przetłumaczyłem tę książkę na język polski. Wiadomo, że to tłumaczenie nie jest doskonałe, są w nim różne błędy, czasami zdania są nielogiczne, ale ta technologia cały czas się bardzo, bardzo rozwija i wkrótce myślę, że dojdziemy do takiego momentu, gdzie tłumaczenie będzie perfekcyjne. Drugim narzędziem, które użyłem tutaj, także opartym o zasady czy o technologię AI, to narzędzie, które czyta książkę. I bez tego nie moglibyście odsłuchać tej książki, a dzięki niemu wystarczyło, że wrzuciłem plik w PDF-ie i to narzędzie odczytało i jeszcze zapisało ten plik w formacie mp3, który mogłem później zmontować z filmem. Jeżeli kogoś ten temat interesuje, jeżeli kogoś interesuje narzędzia jakie wykorzystałem, piszcie do mnie na maila, chętnie się podzielę tą wiedzą, to nie jest wiedza tajemna. Trochę mi zeszło nad tym, aby znaleźć właściwe narzędzia, ale chętnie zaoszczędzę komuś czas i podzielę się tą wiedzą. To dla mnie nie jest problem. Pamiętajmy o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, Jakie jest przesłanie tego filmu? Po co go nagrywałem? Po pierwsze, aby pokazać, że chrześcijaństwo, które stara się czerpać swoją wiedzę o świecie z Biblii, ma kilka poglądów na czasy ostateczne. Ciężko powiedzieć, który jest właściwy, chociaż ja mam swojego faworyta, ale za nic nie dałbym się za niego zabić. Trochę przerażają mnie ludzie, którzy mówią, na pewno będzie tak, a tak. Kiedy popatrzymy na Stary Testament, na proroctwa o Mesjaszu i popatrzymy na historię, kiedy Jezus przychodzi na świat, większość z uczonych w prawie go nie rozpoznaje. Dzisiaj niektórzy się dziwią, jak to jest możliwe. Proroctwa były jednoznaczne, a oni go nie rozpoznali. Obawiam się, że będzie bardzo podobnie w czasach ostatecznych. Wielu ludzi może mieć jakieś przemyślenia, mogą mieć też fantazje na temat, Czasów ostatecznych i mówią je z ogromną pewnością. Byłbym bardzo ostrożny w stosunku do takich osób. Naprawdę znam wielu braci, bardzo dobrze znających Słowo Boże. Czytam też różne dokumenty i oni są bardzo ostrożni to, co do czasów ostatecznych. Jeżeli ktoś jest pewny, że tak, a tak będzie, bądź ostrożny w słuchaniu takiej osoby. Drugi aspekt jest taki, że technologia ułatwia nam. Wiele sfer życiowych powinniśmy podchodzić z mądrością, z ostrożnością, ale nie powinniśmy jej demonizować. Zobaczcie jak takie narzędzia bardzo pomagają choćby osobom niewidomym. Widziałem nawet takie filmiki, są takie osoby, które dzielą się też w internecie tym, że technologia, chociażby to, że telefon odczytuje ekran, bardzo bardzo pomaga im w życiu codziennym. Także bądźmy ostrożni, Czytajmy Słowo Boże, ale poznawajmy też różne poglądy różnych chrześcijan na rzeczy, które wzbudzają czasem emocje. Jeżeli ktoś jest bardzo radykalny, bardzo jednoznaczny, mówi, że tylko on ma rację, no cóż, bądźmy ostrożni i tyle. Na dzisiaj tyle. W kolejnym tygodniu wrócimy znowu do serii wersetów biblijnych. Zapraszam.